Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Pierwsze pytanie: jak zwykle, czy mnie słychać, czy mnie dobrze słychać, czy jest ok z dźwiękiem? No bo przyznam, że tak myślałem, czy robić dzisiaj live, no bo w sumie trochę długi weekend, ale tyle wyników finansowych było, że no nie sposób o nich nie powiedzieć. Naprawdę, no mamy w tym momencie wysyp tych wyników finansowych za drugi kwartał. No, za drugi kwartał, drugi kwartał bardzo często, znaczy może nie zawsze drugi kwartał, bo ten rok obrotowy w niektórych spółkach różnie, różnie się odbywa, no, ale ogólnie chodzi nam głównie o okres kwiecień, czerwiec, chociaż też w niektórych spółkach jest to trochę przesunięte, i, i tutaj mówimy o jakimś miesiącu w jedną czy w drugą stronę. Piszecie, że słychać, także wszystko, wszystko fajnie. Jutro pamiętajmy o tym, że sesji na naszej giełdzie nie ma, 15 sierpień, czyli wtorek jest wolny. Tutaj, jeżeli chodzi o te dni wolno od sesji, to jeszcze będziemy mieli teraz listopad i grudzień, także teraz do końca sierpnia, cały wrzesień, cały październik wszystko, wszystko będzie od poniedziałku do piątku. W grudniu będzie taki jeszcze ostatni, można powiedzieć, długi weekend od giełdy. No a teraz taki jeden dzień w środku tygodnia, wiem, że wiele osób sobie zrobiło długi weekend, tak, czyli tego 14 też sobie zrobiło wolne, no myślałem trochę, yy, myślałem trochę właśnie o, o tym, czy też robić tego live'a, czy w ogóle ktoś przyjdzie na tego live'a, ale stwierdziłem, że skoro tyle tych różnych wyników jest, no to warto o nich trochę powiedzieć. Tutaj widzę, piszecie mi w komentarzach odnośnie, odnośnie spółki Woodpecker widzę, no to po tych no, spółkach, które przygotowałem, oczywiście sobie o różnych wynikach finansowych powiemy. No to zacznijmy. Jeżeli chodzi o te spółki, o których chcę dzisiaj powiedzieć, to będzie Big Cheese, będzie to Kruk i będzie Emplocity. I to się postaram w miarę szybko przez nie przebrnąć. Myślę, że też dużo jakoś takich, strasz... bardzo dużo informacji nie było, więc po kolei. Big Cheese, czyli myślę, że każdy kojarzy spółkę z Cooking Simulator. To jest spółka gamingowa, która zrobiła Cooking Simulator. Spółka, można powiedzieć, ze stajni Playwaya, no bo w akcjonariacie tam Playway ma ponad 50%. I tam były jakieś tam tarcia lekkie czy znaczy może nie lekkie, nawet nie wiem, czy, czy lekkie, czy nie lekkie, w przypadku właśnie Playwaya i Big Cheese Studio, no bo Playway ma swój model biznesowy, czyli wypuszczamy grę na początek, żeby wszyscy przetestowali i wtedy dopiero jak wszyscy przetestujemy, jak ona jest OK, to wypuszczamy taką pełnoprawną wersję. Big Cheese z Cooking'iem zrobiło trochę inaczej i z Cooking'iem dwójką też chciał zrobić trochę inaczej, czyli zamknięte, zamknięte testy. I jeżeli chodzi o tego Cooking'a, dwójkę, no to... Miał być w czwartym kwartale 2023 roku. Oprócz tego w 2023 roku też ma być Underdose, aczkolwiek to jest dużo mniejszy tytuł. No i też pytanie, czy pizza Empire będzie? No bo początkowo mówili, że może w 23, no ale teraz raczej myślę, że 24. Co się wydarzyło na Big Cheese? Ie? Minus 10%. Prawie 10%, no bo 9,98. Powiedzmy że, powiedzmy, że 10%, 10 na minusie. I jeżeli chodzi o Big Cheese, mieliśmy informację o tym, że jest zmiana daty premiery Gry Cooking Simulator 2. Zmiana daty z, czwartej, z drugiego półrocza 23 na pierwsze półrocze 24. I jeszcze jedna jest zmiana, i to jest też myślę, że dosyć istotna. Zarząd wskazuje, że decyzja o przeniesieniu terminu wynika z konieczności prac nad, 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 prac nad, nad dodatkowymi funkcjami gry, w szczególności związanych z multiplayerem między innymi, które mają być istotnymi elementami projektu. Dodatkowo po zbadaniu możliwości oferowanych przez nową wersję silnika Anity... Zarząd spółki zdecydował o adaptacji całego projektu pod nowy silnik, co wymaga dodatkowego nakładu czasu. I tak, tutaj ważna sprawa, że to jest nowa wersja silnika, a nie zupełnie nowy silnik. Przyznam, że ciężko mi powiedzieć, tutaj nie rozmawiałem z nikim z branży, jak to jest, jeżeli chodzi o przeniesienie takiej gry na nową wersję silnika. Czy to rzeczywiście. Jest możliwe, żeby w tak krótkim czasie to zrobić, no bo skoro mówimy o pierwszym półroczu 2023 roku, no to jeszcze tak no, maksymalnie 10 miesięcy nam zostało do tej premiery, tak? No biorąc pod uwagę, że powiedzmy, że zostanie wydana w czerwcu. Nie mamy pojęcia kiedy ona zostanie wydana. Jest na razie pierwsze półrocze 2024. Czy to jest realne, żeby dobrze właśnie przenieść to na nową wersję silnika? Tego nie wiem. Tutaj, jak mówię, nie jestem z branży i też nie rozmawiałem z nikim z branży, więc ciężko mi ciężko mi to powiedzieć. Co do samego przeniesienia na 2 rok. Rynek przyjął to negatywnie i przyznam, że ja też, też odebrałem to negatywnie, mocno negatywnie. Dlaczego? Tutaj biorąc pod uwagę spółkę, oni cały czas komunikowali, że ta Premiera w, w drugim półroczu, prawdopodobnie czwartym kwartale, jest raczej niezagrożona. To znaczy, musiałoby się stać coś bardzo dziwnego, żeby tej premiery tutaj nie było. No i nie ma, więc to jest dla mnie taki y, krótkoterminowo pewien minus. I teraz pojawiają się takie dwa, dwa m, można powiedzieć, obozy. Jeden mówi nam o tym, że jeżeli chodzi właśnie o tę. Jeżeli chodzi właśnie o tę o tę grę, o to przeniesienie tej premiery na 24 rok, to no to oznacza, że to jest absolutny, absolutny dramat, spółka, spółka całkowicie oszukała. Jest też drugi obóz, który mówi nam o tym, że w sumie to może być nawet korzystne dla spółki ze względu na to, że w tym. Drugim półroczu 23 są jest takie nagromadzenie premier. Bardzo dużo premier jest. No i że ten cooking dwójka by trochę zniknął właśnie wśród tych wielu premier. W 24 na razie ten kalendarz prawdopodobnie nie jest aż tak zapełniony, więc to może być nawet korzystne dla spółki. Przyznam, że ja nie jestem ani w jednym, ani w drugim obozie, to znaczy yy, Rzeczywiście może to być teoretycznie korzystne w długim, w dłuższym terminie, właśnie ze względu na ten czynnik, o którym wspomniałem, ale z drugiej strony, no jednak cały czas, jeżeli ktokolwiek mi mówi cokolwiek i później się z tego nie wywiązuje, to ja to uważam za informację negatywną. Także rozumiem, że jest to, że, że, że tutaj mieliśmy te spadki prawie 10% te 9,98. Nie jestem przekonany, że to musi być już koniec tych spadków, wcale nie jestem tego o tym przekonany. Z tym, że tak biorąc pod uwagę to, że jednak jeżeli chodzi o tę grę King Simulator 2, ona wyjdzie prawdopodobnie tutaj nic się, nic się nie wydarzy dziwnego, to znaczy ona wyjdzie w tym pierwszym półroczu 24. Więc dla mnie, też absolutnie, spółka nie jest jakoś tak przekreślona całkowicie. To jest oczywiście informacja negatywna. Ale okej, okay, przyjąłem to, rozumiem, to, to też jest, można powiedzieć, nie żadna nowość w spółkach gamingowych, a skoro to jest bardzo istotna premiera, no to tym bardziej warto jednak myślę, że przełożyć, niż właśnie wypuścić takiego trochę Babola. Więc tutaj jakby jestem w stanie zrozumieć spółkę, dla mnie to jest informacja negatywna, ale bez takiego mocnego szału negatywnego, to znaczy, to znaczy, jakby moje patrzenie długoterminowe na spółkę wciąż się nie zmienia. A dla mnie wciąż tym punktem zero dla spółki będzie premiera Cooking'a dwójki, też ten marketing Cooking'a dwójki. Też są osoby, które mówią o tym, że tego można było się spodziewać, bo mieliśmy bardzo mało informacji takich marketingowych odnośnie Cooking'a dwójki. No też się z tym nie do końca zgodzę, bo jeżeli chodzi o te premiery, to są tak naprawdę dwie możliwości marketingu: albo taki długi marketing, chociażby Star chyba robi coś takiego z The Invincible, czyli z Niezwyciężonym. Ale są też często takie propozycje, żeby nie robić długiego marketingu, tylko ogłaszamy datę premiery, dokładną, i wtedy, na przykład, na miesiąc przed premierą, dopiero robimy ten marketing. Także to, że nie było dużo tych informacji marketingowych, mi wcale nie mówiło o tym, że ta premiera zostanie przeniesiona. Ja wiem, że teraz łatwo jest mówić po fakcie, tak? Po fakcie zawsze jest łatwo mówić, że no to było wiadomo, że będzie przeniesiona. Moim zdaniem nie było wiadomo, no bo jak mówię, ten marketing może być różny, może być długi, może być też, też krótki. Patrzę na to raczej negatywnie, chociaż w długim terminie wcale nie, nie zmienia się moja optyka na spółkę. Cooking 1 był moim zdaniem bardzo udaną grą, biorąc pod uwagę sprzedaż samej gry. Ja przyznam, że w grę, w grę nie grałem, no ja raczej nie gram w gry, więc... Ja też nie byłbym dobrym testerem, tak? Nawet gdyby mi się podobała, no to nie znaczyłoby, że, że innym się podoba. Więc tutaj ja nie patrzę na to przez pryzmat, czy mi się gra podoba, czy nie, no bo ja raczej w gry nie gram. A, ale pod względem sprzedażowym była bardzo dobra. Dodajemy tutaj multiplayer, więc wciąż ja uważam, że ten cooking dwójka ma naprawdę potężny potencjał sprzedażowy, a to jest najbardziej istotne. Także w takim dłuższym terminie u mnie, w, spół, w postrzeganiu spółki, nic się nie zmienia. W krótkim terminie, oczywiście, jest to informacja negatywna. Odnośnie Big Cheese'a no to jeszcze warto zauważyć, że zaprezentowali chińską wersję cookinga na China Joy w dniach 28-31 lipca, tutaj dali też takie zdjęcie, jedno z tego China Joy, ale żadnych informacji nie dali sprzedażowych ani nic odnośnie tego rynku chińskiego, bo w 25 lipca zadebiutowali na rynku chińskim, no ale żadnych informacji nie mieliśmy, no więc ciężko tutaj cokolwiek określić. Jak mówię, moje patrzenie na, na Big Chisa się raczej nie zmienia po tej informacji. Idziemy dalej, żeby tutaj nie, nie przedłużać i mamy spółkę Kruk, Kruk, który podał wyniki finansowe. Jeżeli chodzi o Kruk, to są oczywiście wierzytelności, no i patrząc na te wyniki finansowe, za bardzo nie mam się do czego przyczepić. Zawsze jak analizuję jakąś spółkę i patrzę właśnie na jej finanse, ja o, nawet jeżeli widzę, że są dobre, to też chcę się do czegoś przyczepić, żeby bardziej obiektywnie patrzeć na spółkę. No, przyznam, że patrząc na sam drugi kwartał, on był naprawdę bardzo udany, jeżeli chodzi o spółkę kruk. Zauważmy, zysk netto na plusie plus 20%, przychody ponad 20% na plusie, więc to są naprawdę dobre wyniki finansowe. Patrząc na te całe 6 miesięcy, zysk netto plus 8%, inwestycje w portfele i spłaty z portfeli bardzo wysokie, zresztą te spłaty z portfeli są coraz wyższe, też ze względu na ich działalność taką operacyjną, coraz, coraz lepiej jej właśnie jeżeli chodzi o samą spółkę, te spłaty są coraz wyższe z kwartału na, na kwartał. No to też oczywiście jest, jest zasługa, między innymi zasługa spółki. Patrząc na te nakłady na portfele, to zauważmy, że w tym drugim kwartale 23 650 milionów złotych, spłaty 776 milionów. I zauważmy, z każdym kwartałem niemalże te spłaty są albo takie same, albo wyższe. I to jest na pewno potężny plus, jeżeli chodzi o spółkę. Nakłady też są bardzo wysokie. Tutaj mocno inwestują za granicą, Włochy, Hiszpania chociażby, więc tutaj, biorąc pod uwagę właśnie te wyniki finansowe, naprawdę, naprawdę dobre. Marża EBITDA. 56%, czyli tutaj też myślę, że wszystko, wszystko w jak najlepszym porządku. Sama EBITDA w okolicach 400 milionów złotych, więc no pod względem finansowym nie mam się do czego przyczepić. Rentowność zysku netto, gdzie w pierwszym kwartale była na poziomie 38%, teraz 43%, więc tutaj znowu no nie mam się do czego przyczepić, jeżeli chodzi o te same wyniki finansowe. One naprawdę są bardzo dobre, tak to trzeba określić. Jeżeli chodzi o te całe dwa kwartały, no to zauważmy, że spłaty z portfeli są wyższe na wszystkich rynkach, tak, czy to Polska, Rumunia, Włochy, Hiszpania, wszędzie te spłaty są wyższe, to jest plus. Nakłady, no to tutaj oczywiście spółka od czasu do czasu kupuje bardzo duże pakiety wierzytelności, chociażby we Włoszech kupiła takie pakiety, dlatego są wyższe we, we Włoszech, wyższe trochę w Polsce, ale to też nie przywiązywało mi się jakoś tak bardzo, bardzo do tego, no tam, gdzie po prostu spółka kupi te, te pakiety wierzytelności, tam będzie miała więcej, więcej kasy z Więcej z nich, z nich kasy. No i biorąc pod uwagę same, same finanse, to zauważmy, że są bezpieczni pod względem długu. Tutaj dług netto w stosunku do debity gotówkowej 2, więc, więc ten dług cały czas jest na takim, no powiedziałbym, niewielkim, niewielkim tutaj poziomie, jeżeli chodzi właśnie o spółkę. Też warto zauważyć, że cały czas wysoka tam jest aktualizacja prognozy wpływów. Tutaj w tym drugim kwartale to było 134 miliony złotych. Dzięki też właśnie ich, ich działalności, tutaj zresztą te, te szacunki są bardzo ładnie pokazane. Na każdej prezentacji finansowej spółka Kruk tłumaczy, w jaki sposób właśnie są tworzone te, te oczekiwania i dlaczego można powiedzieć spółka co kwartał przebija te oczekiwania, to też jest duży plus, no bo nawet jeżeli będą powiedzmy, nie wiem, na przykład spadać stopy procentowe, to to nie będzie tak, że oni będą musieli robić jakieś odpisy, po prostu te oczekiwania, w tym, znaczy te wyniki są w tym momencie wyższe niż oczekiwania, więc po prostu najpierw te wyniki będą takie, jak takie oczekiwania, więc to też jest myślę, że duży plus, jeżeli chodzi o spółkę, spółkę Kruk. I tutaj jeżeli chodzi o wynik gotówkowy, przekroczyli próg miliarda ebidydy gotówkowej w jednym, w jednym półroczu, tak właśnie mówi tak właśnie mówi prezes. po dwóch kwartałach przychody 1,3 miliarda. I nie zwalniamy tempa w naszym rozwoju, skupiając się na linii wierzytelności własnych, detalicznych, niezabezpieczonych. I oprócz Polski też coraz ważniejszy są rynek włoski, rynek hiszpański, też między innymi. Więc tutaj nie widzę jakichś większych, większych problemów. Co ciekawe, i tutaj to jest myślę, że to jest dosyć istotne istotne zdanie, które mnie zaciekawiło. O, tutaj mamy. Jesteśmy w sytuacji, w której wysokie stopy procentowe umierli, umożliwiają nam wyższe inwestycje, bo wpłynęły na to, że część konkurentów już nie ma takiego apetytu na portfele. To jest dobre środowisko dla kruka, lepsze środowisko niż środowisko niskich stóp procentowych, w których biliśmy się o to, by, nie, by być w stanie kupić portfele na niższym zwrocie. To jest dosyć interesujące, bo ja myślałem, że w tych okresie niskich stóp procentowych właśnie wtedy kupuje się te portfele, które w momencie, kiedy stopy rosną, dają jeszcze większe wyniki finansowe niż były to zakładane. Tutaj spółka mówi, że ten, ten czas wysokich stóp procentowych wcale nie jest dla nich zły. Pytanie, jaki jest czas, kiedy stopy procentowe spadają? No to jest myślę, że dosyć istotne, no bo możliwe, że to będzie nas czekać, tak? Czy tu nie, nie będzie problemu właśnie z tym, że te spłaty z portfeli będą trochę niższe, ale jeszcze raz mówię, to najpierw będzie po prostu nie tak, że oni będą musieli aktualizować jakieś swoje oczekiwania, tylko bo w tym momencie zarabiają ponad te oczekiwania, więc będą zarabiali tyle, ile wynoszą te oczekiwania. W każdym razie to jest, myślę, że dosyć interesujące, interesujące zdanie. No i tutaj mówią o tym też, że sygnalizowane ostatnio w prasie ewentualne plany dotyczące potencjalnych zmian przepisów na rynku włoskich są mało realne. Zgodnie z projektem tej ustawy, dłużnik miałby prawo do odkupu odwierzytelności długu z marżą. I tutaj mówią, że projekt pojawił się dwa lata temu, ale jest bardzo, są bardzo małe szanse, żeby to rzeczywiście weszło. No zobaczymy. Tam we Włoszech trochę się zmienia. Teraz ostatnio banki oberwały 40% podatku od zysków nadzwyczajnych. Zobaczymy, czy rzeczywiście tak będzie, czy, czy nie. No to jest potencjalny taki, można powiedzieć, nie minus, ale znak zapytania. Drugim potencjalnym znakiem zapytania, moim zdaniem, też są nowe przepisy, które mają być w Polsce. Od 24 roku osoba zadłużona będzie mogła odmówić kontaktu z firmą windykacyjną i od razu trafią do sądu. Ale to tutaj już mówią o tym, że, że są pewne problemy z tymi nowymi przepisami, bo to, się będzie mogło, bo to będzie mogło oznaczać, że dłużnik więcej zapłaci. Teraz bardzo często polubownie się dogadują, wierzy, wierzy ktoś, kto właśnie ma ten dług do dłużnika. I jeżeli będą rzeczywiście szli wszyscy do sądu, no to jeszcze narażą się na koszty sądowe. Więc to też nie jest do końca takie pozytywne wcale dla, dla dłużników. Firmy windykacyjne będą miały 12 miesięcy na dostosowanie się do, do przepisów. Te przepisy ogólnie mają wykluczyć takie różnego rodzaju patologie. I tutaj ustawa wyklucza działania windykacyjne wobec osób niepełnosprawnych, nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych i starszych niż 75 lat. Dłużnik nie miał prawa do tej pory odmówić kontaktu z firmą windykacyjną. Nowa ustawa pozwala na zgłoszenie przez niego sprzeciwu w formie pisemnej lub choćby słownej. Co oznacza całkowite wstrzymanie prowadzenia sprawy w trybie polubownym. No i tak, to może być i problem dla dłużnika, no bo jak mówiłem, właśnie, jeżeli pójdzie do sądu z przegranym, to jeszcze koszty sądowe, ale też dla firm windykacyjnych, no bo te postępowania po prostu będą się wydłużały. Po zgłoszeniu sprzeciwu, wierzyciel nie będzie mógł zaproponować dłużnikowi ugody, umorzenia lub. O części zadłużenia czy rozłożenia płatności na raty. No więc ja nie powiedziałbym, że to jest zbyt dobre dla, dla dłużnika. Ja, jako tu, jak gdybym był dłużnikiem, wolałbym się z takim krukiem dogadać, a nie iść do sądu, narażać się na, na tutaj proces. No więc to może być, myślę, że dosyć istotny, istotny problem. Tutaj, jeżeli chodzi o firmy windykacyjne, no to to też ma być zmiana, ma, ma być spółką akcyjną lub spółką ZO z kapitałem zakładowym na poziomie minimum 1 milion złotych. Osoba, która chce wykonywać zawód windykatora, musi mieć co najmniej 21 lat, nie może mieć żadnych, żadnych przestępstw. Licencja windykatora wydawana będzie na 10 lat. To myślę, że akurat jest pozytywne dla kruka, no bo kruk nie będzie miał z tym problemów, a trochę takich bardzo małych spółek wywali z rynku. Więc no to jest też taki znak zapytania. Jak to będzie, jeżeli chodzi o te ściąganie wierzytelności, jak to wejdzie? Czy ludzie będą masowo szli do sądu, przez co też sądy będą dłużej działały, znaczy te sprawy będą się wydłużały, i przez to kruk no, będzie miał problemy z szybką spłatą tych, znaczy z szybkim odzyskaniem tych wierzytelności? No to jest myślę, że taki ewentualnie. Znak zapytania, jeżeli chodzi o samą spółkę, spółkę Kruk. Kruk się cały czas na ten moment rozwija. Ostatnio też przydzielili 75 milionów obligacji, redukcja prawie 40%, tam za każdym razem jest redukcja kilkadziesiąt procent. Także zmiany w prawie. To jest taki znak zapytania, czy w Włoszech wejdą, w Polsce, jak to w ogóle będzie rozpatrywane, czy rzeczywiście będzie bardzo dużo dłużników, którzy nie będą płacili, będą szli do sądu, to się wszystko wydłuży, więc to są takie znaki zapytania. Pod względem samej działalności operacyjnej myślę, że jest OK, to nawet bardzo OK. Zresztą, ostatnie wyniki finansowe pokazują, że te aktualizacje są jeszcze bardziej OK. Więc tutaj, no same finanse nie mam się do czego przyczepić. Prawo, znak zapytania, moim zdaniem. I ostatnia spółka, o której, chcę, o której chcę dzisiaj powiedzieć, to jest EmploCity. Znaczy, o której chcę powiedzieć, później przejdziemy do Waszych komentarzy. Emplocity wdraża sztuczną inteligencję, automatyzację w firmie. Możemy, Oni mają kilka botów, między innymi tutaj Amplobot, czyli bot, który pomaga w zatrudnianiu. Intrabot, czyli bot, który pomaga w takich sprawach kadrowych chociażby, czyli na przykład chcę wiedzieć, ile mam urlopu. Nie muszę iść do pani Anetki z, z księgowości, znaczy z kadry i pytać jej, tylko po prostu ten bot może to za mnie odpowiedzieć. To jest na pewno duży na pewno duży plus, zdecydowanie duży plus. Ja też miałem wywiad z. Prezesem spółki Emplo, Emplo City Arkadiusz Talun i tutaj mówił, że bardzo duża część zadań jest powtarzalnych, tutaj w niektórych sytuacjach nawet 90% i te boty mogą tak ułatwić właśnie, właśnie pracę, także jeżeli myślimy o sztucznej inteligencji na giełdzie, to na pewno Amplocity problemem jest kapitalizacja, to jest 6, 16 milionów złotych, to jest malutka spółka, Jak ktoś tu wchodzi kapitałem, nie wiem, 50 tysięcy złotych to już może mieć problem z wyjściem i to wejście może spowodować wzrost kursu akcji i to taki zauważalny wzrost kursu akcji, więc tutaj to jest przepotężna, przepotężna Potężna poprawka, jeżeli chodzi o spółki tego typu, czyli tak, tak małe jak, jak Amplo City. No, to jest myślę, że dosyć, dosyć, duży, dosyć duży problem. A biorąc pod uwagę samą spółkę, no to pokazali wyniki finansowe, zwiększyli przychody ponad trzykrotnie. No i jeżeli chodzi o ten drugi kwartał, przychody 0,87 miliona w porównaniu do 0,27 miliona rok wcześniej. Spółka wykazała zysk netto 134 tysiące, wcześniej to było 0,5 miliona straty. I jeżeli chodzi o spółkę, no to na wyniki duży wpływ ma zakończenie realizacji danych kontraktów, dlatego drugi kwartał tego roku był zdecydowanie lepszy niż, niż początek. Mamy wzrost rentowności i na nim będziemy się Koncentrować to wynika z wzdrożenia naszej autorskiej platformy, która optymalizuje dotychczasowe koszty osobowe. No w sumie, jakby nie patrzeć, Ample to powinno u siebie właśnie wprowadzać w sztuczną inteligencję, żeby optymalizować swoje koszty, bo, bo oni się chyba na tym, na tym znają i to dosyć mocno się na tym znają. Nasze nowe produkty zlecenia są realizowane w oparciu o wspomnianą platformę. Nie wymagają bezpośredniej pracy programistów, co obniża ich koszt i myślę, że to jest dosyć duży, duży, pro, duży, duży plus. I ponadto otrzymaliśmy pierwsze płatności zaliczkowe z naszej dotacji, jaką otrzymaliśmy z NCBR-u. Tutaj ważna sprawa, jeżeli ktoś nie kojarzy sprawy ważna sprawa, jeżeli ktoś nie kojarzy sprawy, jeżeli chodzi o NCBR, był z tym problem, to znaczy wykryto nieprawidłowości ogólnie w że To politycznie było dosyć mocno roz jakby rozdmuchane i chodziło o to, że powstawała jakaś spółka krzak miesiąc temu i nagle otrzymywała od ncbr kilkanaście albo kilkadziesiąt milionów złotych kasy z dotacji. No i żeby to rozwiązać, wstrzymano wszystkie dotacje, także dlatego ten początek roku był tak słaby, bo City miało dostać dotację, nie dostało, no bo można powiedzieć dostało rykoszetem właśnie przez to, że były te jakieś tam machloje w ncbr -ze. Jak mówię, wstrzymali wszystkie dotacje. Tym spółkom zwykłym, normalnym, takim Employee też wstrzymano na czas właśnie tego postępowania. I teraz je wypłacają w tym momencie. Więc tutaj te wyniki finansowe od strony dotacji też pewnie będą wyższe rok do roku. Znaczy, ja podejrzewam, że mogą być, mogą być wyższe rok do roku, właśnie ze względu na to, że, że wcześniej, jakby były ta, ta kasa była po prostu, po prostu zamrożona. No i tutaj spółka mówi o tym. Że jeżeli chodzi o że jeżeli chodzi właśnie o ten NCBR, no to mają podpisał umowę na dofinansowanie 4,15 miliona złotych, więc tutaj no, biorąc pod uwagę, biorąc pod uwagę tę spółkę, no, to są duże pieniądze, w, jeżeli chodzi o całe Amplocity. Tutaj jeżeli chodzi o ich ostatnie jakieś wdrożenia, no to na przykład zeterka. Czyli, czyli projekt realizowany na rzecz Instytutu Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie, prawie milion złotych, to jest chatbot. Oczywiście no oni, właśnie tym się, oni właśnie tym się zajmują. No i tutaj w kolejnych kwartałach chcą intensyfikować działania sprzedażowe. Duże nadzieje wiążemy ze szkolnictwem wyższym, gdzie widzimy ogromne zainteresowanie rozwiązaniami związanymi ze sztuczną inteligencją w obszarze komunikacji, zarządzanie informacjami. Tutaj biorąc pod uwagę Emplocity, i ważna sprawa to chyba też nawet o tym nawet o tym pisali tak, nie rezygnując do dotychczasowej działalności, kontynuując tworzenie rozwiązań AI dla wymagających klientów korporacyjnych, spółka widzi duży potencjał w rozwoju produktów w formule sasowej dla klientów indywidualnych, tak? Na przykład nie wiem, LiveChat, brand 24 to się wszystko robi w formule sasowej Software as a Service, czyli po prostu to programowanie nie jest instalowane na komputerze, tylko to jest usługa i zazwyczaj po prostu ktoś płaci albo miesięczny abonament, albo jakąś kasę za, za dostęp, tam w ten sposób to się rozlicza. Od Wsparcie platformy dla szerokiego grona odbiorców jest celem na najbliższe miesiące. I ta platforma sasowa to jest, można powiedzieć, taka platforma zresztą prezes spółki Arek Talun mówił właśnie w wywiadzie ze mną o tym, że to jest taka platforma, gdzie będzie można stworzyć własnego bota. Oni do tej pory tworzyli boty, a teraz dają platformę i nie musisz umieć programować. To oczywiście nie będzie na takiej idealnej zasadzie, zasadzie drag and drop, ale w bardzo łatwy sposób można zrobić łatwe boty. Im, tu, im trudniejszy bot, no to można powiedzieć i trochę, trochę ciężej, ale też to nie jest tak, że tworzysz bota od początku. Więc to jest myślę, że coś, co, co może przeskalować spółkę. Zobaczymy, jak to wejdzie. To no, pewnie kwestia kilku najbliższych kwartałów. Oprócz tego to są boty intrabot, emplobot, custombot. Tutaj to, o czym wcześniej, wcześniej mówiliśmy. Jeżeli chodzi o samą spółkę, to zauważmy, że oni mają kasę w krótkoterminowych rozliczeniach międzyokresowych 2,2 miliony złotych, dużo więcej niż rok wcześniej. Więc tutaj to będą po kolei, po kolei rozliczać, także te finanse też pewnie będą się zgadzały w następnych okresach. Tutaj biorąc pod uwagę samą spółkę, no minusami oczywiście jest ta jej wielkość, tak? że to jest naprawdę bardzo malutka spółka. To jest taki, taki największy, myślę, że problem, jeżeli chodzi właśnie o. O, o samą spółkę, ale jeżeli ktoś chce lepiej ją poznać, no to zdecydowanie polecam ten właśnie mój wywiad z, z prezesem spółki Arkiem Talunem. Zresztą, jeżeli chodzi o te wywiady, ja kilka ostatnio miałem na, moim zdaniem interesujących, chociażby z prezesem spółki Cloud Technologies z, dwa tygodnie temu, czyli bardzo świeży, z Novavis Group, spółka, która no, nieźle ostatnio, niedawno dała zarobić, w, w, fotowoltaiką się, się zajmują też ciekawy, ciekawy wywiad i no, spółka Sonel, też miałem wywiad z prezesami spółki, spółki Sonel, spółka Sonel raczej nie udziela zbyt dużo wywiadów, więc myślę, że też to jest taki dosyć unikatowy wywiad, no, ale przede wszystkim, moim zdaniem przede wszystkim miałem też wywiad z prezesem spółki Unimod, Adamem Sikorskim, który bardzo fajnie opowiadał o tym, jak wygląda teraz rynek, jaka może czekać przyszłość spółkę Unimod właśnie na tym rynku i jak już te nowe biznesy nowe biznesy dokładają do wyników finansowych, także myślę, Myślę, że to są naprawdę bardzo fajne wywiady i no każdemu każdemu tutaj polecam. I jeszcze jedna sprawa, zanim przejdziemy do Waszych komentarzy. Hit dla mnie niezłe, niezłe jaja. Ktoś tutaj na, na w Twitterze napisał Paweł Szymański o raporcie ekipy, i w raporcie ekipy jest takie zdjęcie w oficjalnym ich. W oficjalnym ich raporcie. Ja się tutaj śmiałem, że jeszcze jak kliknę na dziecko, to powinienem automatycznie przenosić się na jego konto na Instagramie. I przyznam, że trochę nawet nie wierzyłem, czy to nie jest fake jakiś, ale zobaczyłem sobie właśnie raport ekipy. On w ogóle jest bardzo kolorowy. Ja od razu powiem, ja go nie czytałem. Nie interesowało mnie to, tylko patrzyłem właśnie na te foty, które są dosyć niektóre specyficzne. Tutaj znaczy. To jeszcze może nie jest jakaś taka dziwna foto. ok, można się tak jakby lansować na, na takiego spoko gościa powiedzmy o w ten sposób z ananasem. Nie do końca rozumiem o co, o co tutaj chodzi, ale, ale ok, Aczkolwiek niektóre te zdjęcia rzeczywiście są bardzo, bardzo dziwne z jakichś koncertów. Chociaż rzeczywiście no, to jest ich... To jest ich, ich działalność operacyjna, chociaż ten, ten raport trochę wygląda jak taka gazetka reklamowa. Jak mówię, jak jeszcze by były odnośniki do przeniesienia, żeby można kupić ten produkt, to, już to byłby absolutny, absolutny hit. Tak jeżeli chodzi o spółkę, to no też mamy Friza, chociaż jeżeli chodzi, przyznam, że o tą ekipę, to muszę przyznać, że. O ile, no ja nie jestem grupą docelową, więc raczej tego nie oglądam. O tyle z tego, jeśli chodzi o tego Freeza, to wydaje mi się, że gość ma chyba łeb na karku, bo to chyba on stworzył i no i nieźle na tym, na tym wyszedł. W każdym razie, patrząc jeszcze na te zdjęcia, jakichś trzech króli, czemu on nie ma zielonych włosów? Ci mają zielone włosy, czy tylko to jest takie. Czy to, 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 nie wiem, czy jestem, czy to jest oni mają cały czas zielone włosy, czy to jest tylko na chwilę. No nie wiem, ja czuję się staro, jak przeglądam właśnie ten, właśnie ten raport. Jakieś marki osobiste, influencerów, nie znam nikogo. Znaczy, no, wujek łuki to, to właśnie kojarzę ze względu na ekipę Holding, innych innych nie znam, nie kojarzę. A tu jeszcze, jeżeli chodzi o te zdjęcia, to tu znowu jak z jakichś koncertów I, i, i znowu z tym Ananasem. Nie wiem o co chodzi z tym Ananasem, może to. to... Coś odnośnie ekipy jest, ale nie, nie oglądałem, więc, więc nie wiem. z jakichś koncertów. O, jest zdjęcie Freeza z tą jego dziewczyną i z, i z tym, z tym dzieckiem. No, ciekawe. To ciekawe jest to, to zdjęcie. Nie wiem, w ogóle, można takie publikować zdjęcia dzieci? Nie, no pewnie można, ale nie wiem. Powiedzcie mi, co wy o tym myślicie. Jak dla mnie, jeżeli chodzi o publikację zdjęcia dziecka z jego twarzą, gdzie nie jest zamazana, no. Jest to dosyć dziwne, ale no nie wiem, może ja jestem po prostu już stary i, 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 i się nie znam. Możliwe, że, że tak jest. W każdym razie, tylko to chciałem Wam pokazać. I jeszcze na koniec, partner dzisiejszego odcinka znaczy przed, na koniec, przed Waszymi, oczywiście, przed Waszymi komentarzami. Partner dzisiejszego odcinka czyli XTB. I jeżeli chodzi o XTB, ja konto mam, polecam. Jeżeli inwestujesz tak jak ja w akcje, bądź etf -y to do miesięcznego obrotu 100 tysięcy euro, prowizja wynosi 0%, link do XTBA jest w opisie filmu jaką to mam żadnych problemów w życiu z nimi nie miałem, dlatego też, dlatego też polecam, a my przechodzimy do waszych komentarzy e, tutaj sobie odpalimy może nową kartę, pewnie jakieś będą pytania, łyknę wody tylko, bo już mi zaschło w gardle i to, to dosyć mocno mi zaschło w gardle Okej, okay. i co tutaj mamy po kolei? Po kolei Maciek pisze, wyniki Woodpeckera, czy mogę skomentować? <laughs> Woodpecker, oni pokazują miesięczne powtarzalne przychody, więc, <laughs> więc tutaj przychodowo jakoś strasznie mocno nie powinni nas zadziwić. Pamiętajmy, że jutro sesji nie ma, także, także tutaj żadnych zmian na kursie, na kursie nie będzie. Ja tam patrzyłem, tak na sekundę zobaczyłem, widziałem, że tam strasznie niski zysk był, Spójrzmy na te wyniki finansowe. Mamy tutaj przychody. Przychody 6,9 miliona w stosunku do 5,5, więc wszystko ok, ale usługi obce, bardzo mocny wzrost, zauważmy, 1,5 miliona wzrostu usług obcych. To niestety, ale usługi obce to jest takie, taka pozycja w raporcie, że nie do końca wiemy, co tutaj może być. Znaczy podejrzewamy, co, co może, może być, ale naprawdę to jest takie bardzo szeroki punkt, to w ten sposób bym to określił. No inne koszty z tego, co kojarzę, jakoś nie rosną. Wynagrodzenia trochę, 100 tysięcy, to nie jest jakiś mocny wzrost. Ubezpieczenia też 100 tysięcy, więc tutaj te, te, te usługi obce spowodowały to, że zysk jest na poziomie, jeszcze tutaj patrzę, koszty finansowe, no 200 tysięcy. Tutaj też trochę wzrost, no ale umówmy się wciąż o te te usługi obce, wynik netto to 400 tysięcy wobec 1,1 miliona, no to jest na pewno, na pewno minus a spójrzmy jak gotówka jeżeli chodzi o jeżeli chodzi ogólnie o bilans możemy sobie tak zobaczyć jak to w tym momencie w tym momencie wygląda pasywa, aktywa inwestycje krótkoterminowe mamy i mamy środki pieniężne 3 miliony wobec 3,5. No i pytanie, czy oni to na rozwój jakiś przeznaczyli? Wydaje mi się, że tak. Pytanie, czy w tym, w opisie jest gdzieś informacja właśnie o wynikach finansowych? No i tak, przychody mamy wzrost, emarary mamy, mamy wzrost tutaj, jeżeli chodzi o ostatnie miesiące, ale to wiedzieliśmy. Niższy zysk netto jest wynikiem decyzji spółki o zdecydowanym zwiększeniu nakładów na rozwój nowych produktów w 2023 roku. Jest to część długoterminowej strategii. No, no i teraz pytanie: kiedy to im się tak naprawdę zwróci? Bo oni z tego co kojarzę mieli szacunki. Zauważmy, że ta EBITDA też uległa, uległa zmianie, no i tak naprawdę te wyższe nakłady finansowe spowodowały ten niższy zysk netto. Można to, to można właśnie ten, to, to takie rozumowanie kupić, i, no i to może rzeczywiście być prawdą. Pytanie na co konkretnie jest to przeznaczone i tak przeglądałem na szybko wcześniej ten raport właśnie przed, przed, przed live'em, no, tak dosłownie rzuci, rzuciłem okiem, nie widziałem, żeby tam było coś tak dokładnie opisane, to znaczy inaczej, jest opisany rozwój w, w spółce, ale on się jakoś nie różni niczym od tego, co było, co było wcześniej. Tutaj też cały czas mówią, że rozwijają nowe, nowe funkcjonalności. Zresztą oni dosyć mocno mają się zmienić tak pozytywnie. Znaczy, dużo z sztucznej inteligencji mają korzystać. Sales Assistant został zintegrowany z narzędziem automatyzacji dla LinkedIna, chociażby. Więc to też jest myślę, że to też jest myślę jakieś kolejne działanie. działanie które ma na celu zwiększenie w przyszłości przychodów, no na ten moment te przychody jakoś tak drastycznie nie rosną, tak? No bo rok do roku mamy tutaj wzrosty, ale przyznajmy, że w przypadku spółki raczej nie ma mowy o sezonowości. W listopadzie jest tylko ta sezonowość, kiedy jest Black Friday, oni wtedy więcej sprzedają. No ale tak patrząc na, jeszcze raz sobie zobaczmy tutaj na te przychody, 6, prawie 9 miliona złotych, no to. Kwartał do kwartału to nie jest jakiś mocny wzrost, bo mieliśmy w czwartym kwartale, no gdzie jest ta sezonowość, tak, ok, 6-9. 6,7 było w pierwszym kwartale, więc tutaj jakiegoś takiego potężnego wzrostu nie ma. Zobaczymy, czy to będzie to, że teraz mają niższy zysk netto, że po prostu więcej kasy władowali na rozwój, będzie rzeczywiście odzwierciedlało się w wynikach, ale to też oni mieli prognozy i prognozy przychodów 50% zysku netto tylko 16,6%. Więc no ja raczej patrzę na to negatywnie, właśnie ze względu na to, że zapowiadali coś, tego się nie trzymają. Z drugiej jednak strony no tutaj biorąc pod uwagę ten potencjalny rozwój spółki, oni pewnie będą mieli jakoś niedługo tą konferencję wynikową, więc na pewno będzie można zobaczyć, zauważmy Woodpecker IR i, i czy oni gdzieś raport wtorek o 11 o, no to we wtorek o 11.00 myślę, że warto zobaczyć, co tam będą mówili, czyli już jutro o godzinie, o godzinie 11.00 warto zobaczyć, co, co będą mówili, no bo myślę, że to tam będzie odpowiedź właśnie na te, na te pytania, na co właśnie idą te pieniądze i kiedy jakby oczekują, oczekują zwrotów. Nawet jak nie będzie takich pytań, to ja je zadam, więc, więc tutaj na pewno, na pewno ta odpowiedź będzie. Raczej negatywnie, no to patrzę, hmm, chociaż ja bym poczekał właśnie na tę konferencję, co oni tam powiedzą. podcie Cię pisze, dzięki za ASECO na kompariku. Dzisiaj Business Solution było, czyli najmniejsza spółka z grupy ASECO. Rzeczywiście tak mówiłem. Zbyszek Bazyliszek, ale ksywa, Zbyszek Bazyliszek. Czy planuje zrobić wywiad z zarządem TOI lub Dekora? Chyba, chyba nie, na razie nie mam w planów. Chociaż na razie nie mam w planów żadnych wywiadów w sumie. Ja wiem, Pomyślę. pomyślał, Konrad, co sądzisz o Pepko? Przyznam, że nie jestem jakimś takim mocnym fanem. Tam ostatnio ta sprzedaż porównywalna, sprzedaż LFL no nie pykła zbyt mocno i jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o samą spółkę, no to też nie do końca nie do końca na plus jeżeli chodzi o same marże, no bo oni mówią o tym, że chcą utrzymać jakby to, żeby być liderem, jakby pierwszym, pierwszym, wyborem, jeżeli chodzi właśnie o, jeżeli chodzi właśnie o marżę, więc tutaj no, biorąc, biorąc pod uwagę te rzeczy nie do końca dla mnie to jest pozytywne. Na plus na pewno spadek cen fraktu. No bo mówmy się, to spowoduje jednak, że ta marża może się jakoś, jakoś utrzymać. No więc tutaj biorąc pod uwagę spółkę, no jakimś takim mocnym fanem, mocnym fanem przyznam, że, że nie jestem. O, tutaj piszesz mi, Jakub, że wtorek za tydzień, tak? To ja tego nie zauważyłem. Spójrzmy. A tak, wtorek 22 sierpnia, no, no to za tydzień dopiero będziemy, e, będziemy mieli tę, tę konferencję. Więc no jeszcze trochę sobie, sobie poczekamy, ale i tak bym raczej poczekał, zobaczył, co, e, co tutaj spółka nam na tej konferencji właśnie powie. A wracając do waszych pytań. Michał Piasecki, w piątek wracałem z wakacji, zajechałem do Wrocławia, byłem w Skytower około 12 i minąłem się z człowiekiem podobnym do ciebie. Spotkać idolę, nie postawić buchar na bezcenne. To bardzo możliwe tak, że to byłem ja, tak, to, to jest bardzo możliwe, bo, bo byłem, byłem po, w Sky Towerze po szwagierkę, żeby ją odwieźć do domu po badaniu, także koło 12 myślę, że tak, że wtedy właśnie, właśnie byłem, to był dosyć specyficzny dzień, bo wtedy właśnie miałem wywiad z prezesem spółki Unimod, zrobiłem szybko wywiad, szybko pojechałem do Sky Towera, Pojechałem do domu do rodzinnego, znaczy do jej domu, tam gdzie, gdzie, ona, gdzie ona mieszka, i też to jest, ten, to jest ta sama miejscowość, gdzie ja mam dom rodzinny, i tam wyszedłem z samochodu i pierwsze, co wyciągnąłem laptopa, zacząłem obrabiać szybko ten, ten wywiad. Także to był dosyć specyficzny dzień, ale tak bardzo możliwe, że to byłem ja. Jak mnie gdzieś będziecie widzieć, oczywiście można mnie zaczepiać. Tylko nie rzucajcie we mnie jakimiś butelkami czy jajkami, bo nie. Bogdan pyta się, czy dobierałem Big Cheese'a na tym spadku, nie, ja raczej jeżeli chodzi o moją jakby filozofię inwestowania, ja nie dobieram w momencie, kiedy jest taki spadający nóż, kiedy bardzo mocny mamy spadek, ja czekam na uspokojenie się tych spadków i, i, i nigdy nie dobieram w momencie, kiedy bardzo mocno spada, ja wiem, że zaraz ktoś powie, o, kupuj, kiedy leje się krew i tak dalej i tak dalej, ale tak naprawdę nie wiemy, kiedy będzie to zatrzymanie, jeżeli chodzi o Big Cheese'a. Andrzej pisze, czy akumulacja Vithena na obecnym, obecnym poziomie to dobry pomysł? Znaczy ja oczywiście nie mogę dawać żadnych porad inwestycyjnych, to wszystko co ja mówię, pamiętajcie, to jest moje prywatne przemyślenie. Jeżeli chodzi o Vithena, to pamiętajmy o tym, że kursy do, dolara do złotego im sprzyjają, no bo oni mają produkcję, znaczy tutaj ogólnie spółki odzieżowe czy czy spółki, no nie wiem czy tutaj można nazwać odzieżową spółkę, spółkę Witchen, no bo oni te walizki głównie sprzedają tam 50 ponad procent, chociaż galanteria i jakieś dodatki to też jest jakaś tam dosyć istotna część, ale tak na pewno sprzyja im kurs dolara sprzyja im też ceny ceny frachtu im sprzyjają no ogólnie to, że zauważmy rok temu chyba był jeszcze bon turystyczny teraz już tego nie ma, to też powoduje, że więcej osób wyjeżdża za granicę więc też ten popyt na walizki podejrzewam, że jest jest większy. No, ja tutaj nie widzę jakichś takich specjalnych za... problemów w przypadku spółki Witchen. Oczywiście to ostatnie ABB zastanawia, bo dosyć mocne ABB, no ale oprócz tego jakichś takich większych problemów nie, nie widzę. Skąd takie spadki na światowych indeksach? Kiedy, kiedy będzie koniec, no, to kiedy będzie koniec, chyba, chyba nikt nie wie. Oczywiście mieliśmy kilka informacji negatywnych z banków, tam były chociażby banki włoskie, gdzie był ten właśnie podatek 40% chyba od zysków nadmiarowych. Tam taki podatek został wprowadzony za 23 rok, oczywiście tylko, ale jednak, ale jednak to była informacja, która wpłynęła na banki. Na banki negatywnie, można powiedzieć nawet bardzo, bardzo negatywnie, ale też mieliśmy jeszcze jedną informację, ją próbuję znaleźć, to wam pokażę. Odnośnie, odnośnie banków w Stanach Stanach Zjednoczonych, no gdzie, gdzie, jeżeli chodzi właśnie, właśnie o te banki, no to Moody. Obniżył rating amerykańskich banków i mówi, że mogą być też cięcia dla innych. I to też, moim zdaniem, mogło właśnie spowodować te, tę taką korektę. Do kiedy ona będzie? Naprawdę, tutaj myślę, że absolutnie nie ma osoby na świecie, która by na to pytanie odpowiedziała. Budimex, wspaniały rajd, super spółka, no rzeczywiście biorąc pod uwagę Budimex, ostatnie wyniki finansowe powyżej oczekiwań zdecydowanie, dzięki temu właśnie spółka, spółka rosła, o tutaj widzę, że coś się, że tutaj od 11, od 10, końcówki 10 bardzo mocny wzrost, to były wtedy te wyniki, czy coś tutaj się wydarzyło? A, MSCI Poland weszli do, wejdzie do indeksu. Ja przypomnę, że jak Pepko wchodziło, to też był taki potężny wzrost, ale później była stagnacja. Także ja się nie zdziwię, że jeżeli w przypadku właśnie Budimexu też będzie podobnie. Fajny wzrost rzeczywiście z 420 do 500, no umówmy się, każdy, każdy chciałby taki, taki wzrost, ale też pytanie, czy ten wzrost będzie kontynuowany. No Pepco, w Pepko na przykład nie był jakoś długo kontynuowany ten wzrost. Same wyniki finansowe myślę, że, że bardzo dobre w przypadku Budimexu. Cyfrowy Polsat. Miała być wiecznie nudna, dywidendowa spółka. Tu ani dywidendowa się zrobiła, jeszcze wyniki wyniki paskudne. Czy wychodzić? No oczywiście, jeszcze raz powtórzę. To, co ja tutaj mówię, to są. To nie mogę Wam dawać żadnych, żadnych tutaj, żadnych porad inwestycyjnych. No rzeczywiście, biorąc pod uwagę kurs akcji sam, ostatnich dniach dosyć mocno na, na minusie, zauważmy tak jeżeli chodzi o spółkę, no to trzeba przyznać, że jest bardzo nisko raport półroczny 16 będzie nie wiem czy już jakieś wyniki wyniki są, dywidendy mówi, że nie ma, nawet nie obserwowałem ostatnio cyfrowy polsat dywidenda w tym roku nie wypłaci dywidendy

Powody są dwa, inwestycja w zieloną energię i zadłużenie. Tam rzeczywiście, jak analizowałem cyfrowy Polsat, ja wskazywałem, że w 24 oni mają bardzo dużą zapadalność obligacji, długo od obligacji, tam kilka miliardów, więc to jest ten problem. No rzeczywiście, jeżeli jest spółka dywidendowa, zauważmy, tutaj cyfrowy Polsat od kilku lat wypłaca dywidendę i przestaje, no to to jest informacja negatywna. Jeżeli jeszcze teraz mówi, że jednym z tych powodów jest dywidenda, to tym bardziej jest to oczywiście informacja, informacja negatywna. Tutaj też warto zobaczyć jak to wygląda rok do roku, 71 milionów, to rzeczywiście wyniki bardzo słabe, dużo słabsze od tego co było ostatnio, teraz będziemy mieli raport za drugi kwartał, więc tu się okaże, czy to było jakieś tam zdarzenia jednorazowe, czy jednak, aha tutaj już mówimy, że zysk netto za drugi kwartał będzie istotnie, już mamy ten drugi kwartał, przewidywany skonsolidowany zysk netto na 8,1 milionów złotych. I dlaczego w 23 roku udział w spółce PAK-PCE, w której ma 40% udziałów, strata wynika z negatywnego wpływu rozporządzeń o maksymalnych cenach energii, to, był, to są koszty w drugim w drugim kwartale, no to są oczywiście informacje bardzo negatywne, wyższych od konsensusu koszty finansowe netto, wyższy podatek dochodowy, no więc tutaj mówimy o naprawdę słabych, bardzo słabych wynikach finansowych. No oczywiście, jeżeli chodzi o te maksymalne ceny energii, no to zauważmy, że one będą właśnie zaliczone w drugi kwartał, więc pytanie, czy, 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 czy w trzecim kwartale też to będzie miało aż tak negatywny wpływ. No jednak patrząc na te informacje, no wydaje się, że, że są pewne problemy, tak? I słabsze dwa kwartały i nie ma dywidendy, no to są ewidentnie problemy, jeżeli chodzi o cyfrowy Polsat. Co sądzę o SFD w raporcie za lipiec, a nawet nie patrzyłem, SFD. Pamiętam jedną rzecz, że oni mieli słabszy maj i słabszy czerwiec i mówili, że dlatego, dlatego że Kizers w czerwcu i w maju 22 bardzo mocno się sprzedawał, a co za tym idzie, ja wydedukowałem z tego, że w takim razie lipiec powinien być lepszy rok do roku i dla mnie jakby to jest ten scenariusz bazowy. Nie widziałem jeszcze tego raportu, więc zobaczymy jak to, jak to jest. 27,8 miliona, wyższe 14%. No więc rzeczywiście, rzeczywiście mamy wyższe te wyniki finansowe. Trochę powyżej inflacji, zauważmy, wzrost przychodów nie tylko w Polsce, ale też w sklepach zagranicznych. Spółka zamknęła transakcję sprzedaży działki w Opolu, prowadzi pracę nad zakupem nowej, większej. Oni mają właśnie budować ten, budować ten magazyn. Mm -hmm. Tutaj tak patrzę. O, w lipcu rozpoczęliśmy kolejne kampanie reklamowe od naszego miksu marketingowego. Wprowadziliśmy kanał sportowy oraz kilkudziesięciu nowych influencerów na rynkach zagranicznych. No ciekawe, jak z kanałem sportowym. Oni chyba mm, w... Po rankach, z tego co kojarzę, tam się czasem pojawiają. Ja nie oglądam tych całych odcinków, ale czasem coś sobie chwilę, chwilę zobaczę, właśnie na kanał sportowy, to rzeczywiście widzę tam reklamy, reklamy SFD, zobaczymy czy to rzeczywiście im pomoże. W sumie, jakby nie patrzeć, kanał sportowy, no dosyć mocno skorelowany z działalnością SFD, więc taki, taka naturalna współpraca, no myślę, że tak to, tak to można, można określić. Więc raczej pozytywnie patrzę na, na, ten, na ten raport. Gdybyś miał wybrać ASBIS czy ABPL, to co byś wybrał? No, gdybym musiał wybrać jakąkolwiek, to zdecydowanie ASBIS. AB ma duże niższe marże brutto od konkurencji. Tak ja na to patrzyłem. Oczywiście jest też niżej wyceniana od konkurencji. No, tylko te AB jednak to są jeszcze niższe marże niż w ASBIS. Więc ja bym wybierał ASBIS. Bartek pisze, Bartkos. Czy to już koniec spadków na Saneksie? No tego nie wiem i tego nikt nie wie, czy to koniec spadków na Saneksie. Spółka bardzo mocno skorekciła, umówmy się. Z tych poziomów 28 do teraz 14,80, no ale też były, były powody, to znaczy to jest spółka, która pokazywała bardzo mocne wzrosty rok do roku przez ostatnie kwartały, możemy sobie zobaczyć. I to jest właśnie ten przykład, kiedy jeżeli jakaś spółka przyzwyczaja do czegoś inwestorów, to nawet nie wiem, Porównywalne wyniki rok do roku już nie są, nie są dobrze przyjmowane. No można powiedzieć, że Sanex jest zakładnikiem własnego sukcesu. Też trochę tego, że sprzedaż pomp, pompy ciepła w tym w Polsce gorzej się sprzedają, ale umówmy się, no oni dużo sprzedają na rynek niemiecki, chociażby na te rynki Dach. Tamte sprzedaże cały czas, cały czas są dobre. Na przychody w drugim kwartale spadły o 2,9%. Rok do roku. Mówimy tutaj o przychodach spółki Sanex, a nie grupy, grupy kapitałowej. Więc jeżeli dołożymy tę spółkę austriacką, pewnie te wyniki rok do roku będą, będą wyższe. Ale czy to jest koniec spadku spółki? No podejrzewam, że jeżeli kolejne wyniki sprzedażowe miesięcznie nie będą wyraźnie lepsze od tych ostatnich, no to możemy jeszcze jakieś spadki tutaj zobaczyć. O, Jan pisze, że w raporcie ekipy na tej stronie jest informacja, że urodzili dziecko? To nie wiem, czy, czy jest. W sumie możemy zobaczyć. Gdzie to jeszcze mam? Pod koniec maja batony to nie, donaty nie, influencerzy nie. W dniu 6 czerwca miało miejsce premiera utworu Konwalię Weroniki Wersow-Sowy, który zyskał 1,6 miliona wyświetleń. Może w tym utworze ona śpiewa o tym dziecku, więc... Najważniejszym wydarzeniem medialnym były narodziny maj, córki Karola Friza Wiśniewskiego i Weroniki Wersowsowy, Oczekiwania na przyjście świat tego dziecka były obserwowane przez media i fanów z niezwykłą intensywnością. Jezus Maria, oni w raporcie finansowym napisali o urodzinach maj. Ja nie mam żadnych nie, ja nie mam słów w ogóle co do, co do tego. Jak można coś takiego napisać w raporcie finansowym? jak jakiś audytor mógł to zatwierdzić Narodziny Maj najważniejsze wydarzenie medialne w ekipie Narodziny Maj nie no ja, ja już tego nie odzobaczę jak można w raporcie finansowym napisać o urodzinach swojego dziecka czemu inni prezesi spółek giełdowych nie piszą o urodzinach swoich dzieci w raportach finansowych żądamy tego żeby pisali o tym przecież to jest śmiech na sali jak tak w ogóle można? Ludzie mówią, że ja jestem głupi, że ja jak omawiam te spółki giełdowe, to tak zjajem z jajem, z jakimiś tam czasem głupimi tekstami. No przepraszam bardzo, ekipa w tym momencie przebiła mnie i to tysiąckrotnie. Nie spodziewałem się, że mogą o czymś takim napisać, nie, ja do tej pory, ja teraz patrzę na to, trzeci raz to czytam i ja to nie dowierzam, że oni to napisali, o narodzinach maj, córki Karola i Wersow, najważniejsze wydarzenie medialne, ja nie wiem, ja teraz poczułem się stary, ja jestem za stary właśnie na to, na tę spółkę, no niestety, ale o matko. Ja to będę musiał po live rozchodzić naprawdę, bo to jest coś niesamowitego. Teraz łyknę wody i lecimy dalej po tych komentarzach. Żegnaj Maju i teraz coś innego. Spółka GPW na jakiś poziomach byś kupił? Nie wiem, przyznam, że jeżeli chodzi o GPW tutaj na Twitterze Przemek Staniszewski Y, prze, y, analityk fundamentalny, on jest na, na Twitterze, bardzo fajnie podsumował, jakby y, to, co działo się na GPW. O, właśnie, na y, tej konferencji wynikowej GPW to była taka trochę propaganda sukcesu. Przemek pokazał 6 lat ich rozwoju. Zauważmy, tu nie ma żadnego rozwoju praktycznie. To, że oni teraz mają wyższe przychody w tym drugim kwartale, to jest wynik ich nowych działalności. GPW Logistics, na przyjęcie Armenii, znaczy tej giełdy w Armenii. Ale no same wyniki finansowe jakoś dużo, dużo lepiej one nie wyglądają, więc tutaj to jest moim zdaniem problem. Oczywiście tutaj na dywidendzie można, można fajnie zarobić. No ja tak patrzę, że oni w tych okolicach 32-33 zł. czasem tam dochodzą i odbijają od tych poziomów, więc ja bym sobie, gdybym miał brać, pewnie czekałbym na tego typu, tego typu poziomy. Paweł teraz pisze, czy mogę prosić o analizę Azbisu. Wydaje mi się, że w Azbisie nic się. Jezus, Maria, znowu ich włączyłem. Wydaje mi się, że w Azbisie nic się teraz złego, złego nie dzieje. Ten drugi kwartał trochę słabszy od kwartału pierwszego, ale to mniej więcej wiedzieliśmy po tych, po tych miesięcznych, miesięcznych przychodach. Ja tutaj mogę wam pokazać, tylko musicie mi dać 38 sekund jakieś. E, takie moje zestawienie odnośnie odnośnie Azbisu. E, e, e. I jeżeli chodzi o to zestawienie, już wam pokazuję. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. I, 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 i to będzie. O, to jest to. I ja sobie tak patrzę yy, dokładnie jak to jest, jeżeli chodzi o yy, jeżeli chodzi o ich te przychody miesięczne w stosunku do 22, ale też patrzę jak to wyglądało w 21, no bo w 22 mieliśmy agresję Rosji na Ukrainę. Oni czy prawda ten sprzedaż rozwijają teraz w Kazachstanie, jeżeli chodzi właśnie o jeżeli chodzi o jakby odbicie tej, tej sprzedaży, tak, no to w Rosji jest gorzej, ale z kolei w Kazachstanie jest tutaj zdecydowanie zdecydowanie lepiej, więc to jest na pewno pewien plus, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o spółkę, no tutaj, biorąc pod uwagę te ostatnie, właśnie, przychody, te, które tutaj teraz przed sobą widzimy, no to zauważmy, że już ten czerwiec, no naprawdę wyglądał, wyglądał dobrze w stosunku do czerwca 2021 roku. Tak samo maj już wyglądał dobrze, więc wydaje mi się, że oni już weszli na te dobre tory, i kolejne kwartały moim zdaniem powinny być, znaczy kolejne miesiące moim zdaniem powinny być dobre. Tutaj wróćmy do. Wróćmy do azbisu i jeżeli chodzi o... Hmm. O, i teraz jesteśmy z powrotem. I jeżeli chodzi właśnie o spółkę, o spółkę ASBIS, no raczej to ostatnie informacje pozytywne, jak mówiłem. Kursy walutowe im nie sprzyjają, jeżeli mówimy o raportowaniu w złotym, o tym musimy, musimy pamiętać. No tutaj zresztą spółka mówi, że drugi kwartał zakończyli mocno. Rzeczywiście, biorąc pod uwagę te ich wyniki sprzedaży, znaczy wyniki przychodowe miesięczne, no to czerwiec naprawdę bardzo, bardzo dobry. Chcą zwiększać sprzedaż w, w Apple. U. A przypomnę, że sprzedaż Apple'a sama się zwiększa na tych rynkach Azji, a oni tam właśnie sprzedają, więc no na ten moment jakichś takich większych problemów nie widzę. Jedynym minusem są właśnie te kursy walutowe, które im nie sprzyjają. Jan Marszałek, dziecko będzie grane jako produkt, więc wpisali w ESP. Powiem ci, nie zdziwiłbym się. Jeszcze tutaj. Parę, parę komentarzy. Jak myślisz, wotum na koniec roku może pokazać super wyniki? No, biorąc pod uwagę wotum, ja tam nie widzę żadnych takich minusów. No, wszystkie znaczy ostatnie informacje od pozytywne, chociaż zauważyłem, że wciąż dużo osób podpisuje ugody z bankami. To jest dosyć dziwne, ale biorąc pod uwagę samą spółkę wotum, nic tam złego się nie dzieje, cały czas powinni fajnie zarabiać właśnie na tych. Na tych tutaj kredytach frankowych, z tym, że tam jest jedno dosyć istotne zagrożenie, a jeżeli ktoś chce wiedzieć, jakie to jest zagrożenie, to zapraszam na mój kanał. Wywiad z Marcinem Lizurkiem o właśnie kredytach frankowych, który powiedział, jakie jest pewne zagrożenie w przypadku spółki Wotum. I to jest myślę, że dosyć istotne zagrożenie. Myślę, że każdy, kto inwestuje w tę spółkę, powinien to znać. Także u mnie na kanale, zresztą gdzie jak wyglądał ten wywiad mogę wam pokazać miniaturka o taka czerwona miniaturka czy wyrok CUE rozpocznie krach na bankach i tutaj z Marcinem właśnie o tym mówiliśmy i też poruszyliśmy kwestię spółki votum tam film jest podzielony na rozdziały więc każdy może dokładnie znaleźć ten fragment I idziemy dalej o tutaj wtorek za tydzień to odnośnie odnośnie tego woodpeckera Hmm. Użytkownik Facebooka, Synectic, super spółka, jeszcze jej, jeszcze jej nie mam, no to żałuj, jeżeli jeszcze jej nie masz, ja też żałuję, bo spółka dała zarobić ostatnio, no umówmy się, najważniejsze jest to, żeby spółka, spółki z, z, z portfela dawały zarobić, no biorąc pod uwagę wyniki finansowe, wszystko ok, biorąc pod uwagę roboty Da Vinci coraz więcej ich sprzedają. W Polsce coraz więcej operacji będzie właśnie użyte przy, znaczy będzie wykonywane przy asyście robota Da Vinci. Ostatnio minister zdrowia podpisał ustawę, znaczy tam zmiany w ustawie, że dwie, dwa dodatkowe chyba nowotwory będą też właśnie mogły być wykonywane przy asyście robota Da Vinci. Rynek się rozwija, robotyzacja się rozwija, cały czas cały czas jesteśmy, w, gonimy Europę więc musimy się rozwijać. Problem widzę tutaj jeden i ktoś w komentarzu właśnie o tym napisał w jednym, w jednym z filmów, że problemem może być to, że wiele szpitali w Polsce, no ma bardzo ciężką sytuację finansowych. Okej. Okay, szpitale wojewódzkie, one są dobre pod względem finansów i tutaj rozwijamy się. Synectik też dostarcza Da Vinci na Czechy i na Słowację. Więc to jest plus, no ale rzeczywiście problemem mogą być to, że że nie ma bardzo dużo szpitali w Polsce, które mogą sobie pozwolić na wywalenie 10 milionów złotych na takiego robota plus oprzyrządowanie, plus części wymienne, tak, no bo to im więcej operacji przy użyciu robota Da Vinci tym więcej też kasy będzie miało Synectic, bo tam są też jakieś te części, znaczy te materiał, który się zużywa. Więc tutaj też na to warto zwrócić uwagę. Więc to jest można powiedzieć, jeden taki ewentualny e e e e minus. Czy dziś, dziś poruszenie na biotechu? Z czego to wynika? Czy obserwujesz jakąś spółkę? Przyznam, że nie patrzyłem. No, Synectic, biotechnologia, ale spójrzmy, jak to wygląda. No rzeczywiście, mocne, mocne wzrosty. Nie wiem z czego to, z czego to wynika. Nie, nie słyszałem o żadnej, żadnej informacji. Tutaj zauważmy Scope plus 3%. Pure Biologist 5%, Molecure 8%, shopping, nie znam tej spółki, nie wiem, co to, co to jest w ogóle. 20%. Rzeczywiście fajne, fajne te wzrosty na większości walorów, ale nie wiem skąd dokładnie one wynikają. Nie widziałem żadnej informacji odnośnie biotechnologii. A tutaj jeszcze airflow odnośnie kursów walut. Przyznam, że nie jestem dobry odnośnie walut. W czwartki jest takie spotkanie z profesorem Kuczyński, on się chyba nazywa, Piotr Kuczyński. Xelion. O, inwestycyjne czwartki. On często, on często mówi, ja bardziej bazuję na jego wiedzy. Ja tutaj się. Ja się po prostu nie znam na tym temacie walut. Konrad czy Rainbow, może trzeci, czwarty kwartał, rewelacyjne wyniki wystrzał w górę kursu? No też trzeba pamiętać, że Rainbow to jest jednak spółka bardzo mocno sezonowa. I jeżeli chodzi o te wyniki finansowe, jak tak w podziale na kwartały. No, to możemy zobaczyć, że trzeci kwartał, zwłaszcza 22 roku, zakończony we wrześniu, dużo lepszy od pierwszego czy od czwartego. No i tutaj też widzimy drugi, trzeci, trzeci kwartał. Pierwszy kwartał bardzo słaby. No, czwarty lepszy od pierwszego, ale też, też jakiś nie, nie za dobry. Tutaj trzeci kwartał głównie robi całą, e, całą robotę, więc my na to czekamy. Ale myślę, że trzeci kwartał powinien być dobry. E, ten trend wyjazdów za granicę e, jest. I, I tutaj biorąc pod uwagę to, co się teraz dzieje, to nie ma żadnych, żadnych zmian. To, że właśnie nie ma teraz bonu turystycznego, to też jest plus. Bo wcześniej to było tak, że ten bon turystyczny trzeba wykorzystać w Polsce. A teraz ludzie le lataj latają, lecą na, na wakacje za granicę, więc to jest plus. ale zauważmy, że ten kurs już rośnie. Właśnie podejrzewam, że, że pod to. Może coś o OTS. Nic nowego chyba tam nie się, się nie działo, bo jeżeli chodzi o spółkę, oni cały czas wokół tych 40 zł, tam od miesiąca chyba tutaj 44 było, ale tak biorąc pod uwagę właśnie 3 miesiące, to tak mniej więcej, po 40 zł oni tam są. Na ten moment cały czas się spółka rozwija, zwiększa swoje moce produkcyjne, oni też tam budują jakby nowe, znaczy, dokonują nowych inwestycji, które zwiększą możliwości przeładunkowe. Więc no, biorąc pod uwagę spółkę, cały czas zboże z Ukrainy, cały czas, znaczy teraz wchodzi, będzie wchodził węgiel, więc myślę, że to będzie płynne przejście ze zboża na, na węgiel. Cały czas myślę, że dobre wyniki tutaj OTS powinien dawać i też dzięki temu dobrą dywidendę powinien, powinien, powinien dać. Tutaj użytkownik Facebooka. Jak myślisz, apator powynika za drugi kwartał, może mocno wystrzelić? No ja liczę na dobre wyniki rok do roku, bo zauważmy, że apator czwarty kwartał pokazał dobry. Pierwszy kwartał pokazał dobry, więc myślę, że to nie było żadne zdarzenie jednorazowe. Podejrzewam, że drugi kwartał też będzie dobry. A zauważmy, że ten drugi kwartał. Jeżeli chodzi o 2022 rok, to to było około 5 milionów złotych zysku netto, 250 milionów przychodów. Podejrzewam, że i w jednej, i w drugiej statystyce apator powinien przebić te wyniki. Ja się spodziewam porównywalnych wyników jak w czwartym i w pierwszym kwartale 2023, więc ja liczę na dobre, na dobre wyniki w apatorze. Łyk na wody. I tak, cyfrowy polsat mówiłem, izostal. No tam problem jest taki, że oni mają swoją spółkę, spółkę fotowoltaiczną, Pitern. I jeżeli chodzi właśnie o spółkę izostal, a nie, to Tezgas miał Pitern, przepraszam, to mi się pomyliło. Izostal nie, izostal to są... Izostal to są rury, tak? Oni są z częścią tej grupy Stal Produkt, Stal Profil Stal Profil, tak? I jeżeli chodzi o spółkę Izostal, no problem jest taki, że to jest spółka mała, to jest na pewno na pewno minus jeżeli chodzi właśnie o właśnie o Izostal im mogą ciążyć wysokie koszty energii, koszty finansowe, tam koszty, wzrost odsetek od, od kredytów. W budowlance też jest spowolnienie, więc ta spółka Kolb, ta ich spółka zależna, ma gorsze, gorsze czasy, stąd też pewnie trochę słabsze wyniki finansowe. W segmencie samej infrastruktury są, tak powiedzmy, na zero. No, dywidenda tutaj, tutaj nie podwala. Podejrzewam, że drugi kwartał powinien być podobny do, do pierwszego. Wciąż problemem jest są koszty energii i koszty finansowe, które mogą moim zdaniem pociągnąć ten wynik netto w dół, jeżeli chodzi o ISO-STAR. Co sądzisz o CD Projekcie i perspektywie DLC Phantom Liberty? Na ten moment chyba już nie ma nawet w rejestrze krótkiej sprzedaży CD Projektu, rejestr krótkiej sprzedaży. Było niedawno chyba 7 fundów krających na spadki, teraz no tak, nie ma żadnego, jest tylko Vigo, to duże 09 Short, County, Ten Square Games i GPW. CD Projektu już nie ma, więc to jest na pewno dla nich, dla nich plus. Ja podejrzewam, że do tej premiery raczej będą, będą rośli, no jeszcze trochę do tej premiery mamy, więc tutaj ja jestem jednak pozytywnie nastawiony, teraz będzie nie wiem Gamescom, nie wiem, pewnie oni też tam będą ważnym punktem tego Gamescomu, więc może tam coś nowego będzie i, i to będzie jakiś driver do, do wzrostów. Ostatnio mówiłeś o kruku jako spółka mało znana, od razu super wyniki. Może masz jeszcze jakieś brzydkie kaczątko? Znaczy, no nie wiem, czy to na pewno mówiłem o kruku jako spółki mało znanej, oni są jedną z największych polskich, polskich spółek. W każdym razie rzeczywiście, te wyniki są bardzo dobre. Masz jeszcze jakieś brzydkie kaczątko? Nie wiem. Biorąc pod uwagę wyniki finansowe, na pewno w tym tygodniu czekam na wyniki Dino i wyniki Mobruku. Chociaż, biorąc pod uwagę Dino, ja też patrzę na to przez pryzmat tego, że Biedronka no, nie pokazała jakichś takich powalających wyników, więc podejrzewam, że w Dino też one powalające nie będą. No w Mobruku, z tego co kojarzę, chyba tam jest wysoka, wysoka baza porównawcza, więc to też jest, pewien, też jest pewien problem. Przyznam, że teraz nie wiem, kto mógłby zaskoczyć jakoś tak wynikami pozytywnie, chociaż wydaje mi się, że kruk nie zaskoczył właśnie wynikami, bo większość osób się spodziewało. Woodpecker to było. Romano Italiano, co z XTB? O XTB powiem coś na zakończenie kwartału, no bo wtedy będziemy mogli wiedzieć, czy na indeksach była zmienność, czy nie było tej zmienności. No, na razie ciężko cokolwiek, cokolwiek powiedzieć. Może niedługo zrobię o XTB film podsumowujący tak pierwszą, pierwszą połowę tego trzeciego kwartału, no bo wtedy będziemy coś więcej wiedzieli. A właśnie ta pierwsza połowa mija, więc może, może tutaj coś, coś, coś powiemy już w tym tygodniu. I tutaj ML system, Quent Q można prosić ML system. Przyznam, że chyba dosyć dawno nie na ML system nie, nie spoglądałem, tak mi się wydaje. Tylko sekundkę sobie zobaczę u siebie. A nie, niedawno mówiłem o ML systemie. No z jednej strony rynek im bardzo dynamicznie rośnie i pewnie ten wzrost rynku się utrzyma albo nawet przyspieszy, no bo te wymogi unijne są coraz bardziej restrykcyjne przez to przez to te budynki muszą być coraz bardziej energooszczędne. No i dla ML system jest to plus. No z drugiej strony ten mocny wzrost może być realizowany przy no, problemach z marżą, jeżeli chodzi o ML system. Tego się obawiam. QDrive to bardziej 25 rok, więc czy do tego 25 nie będą potrzebowali jakiejś emisji? Niedawno zrobili. No Oprócz tego był też temat COVID-detektora, który nie dał w ogóle zarobić, może da w przyszłości, ale mi się nie podobało to, że oni bardzo mocno marketingowo mówili właśnie o COVID-detektorze, a tak naprawdę oni nic, nic nie dał, więc tutaj takie można powiedzieć moje zastrzeżenie jest odnośnie właśnie tej prawdomówności w spółce i też odnośnie rentowności. No Tego się dosyć mocno w ML Systemie obawiam. Piotr DR, prawie DRE, jak doktor DRE. Z lekarzy znam właśnie doktora DRE i doktora Etkera. Coś z New Connect, Haptech, jak myślisz? Raport, OK. Ja przyznam, że nie widziałem tego raportu. Tam był problem w Haptechu z emisją akcji, to znaczy nie z emisją akcji, z przeniesieniem ich się chyba na główny parkiet. Najpierw chcieli się przenieść, a, a później powiedzieli, że nie, w sumie się nie przenoszą, tak bez, żadnego, bez żadnej informacji, więc to jest myślę, że dosyć dziwna sprawa. Patrząc na sam raport, sobie spójrzmy, 23, 23 strony można zobaczyć. Jak to jest, jeżeli chodzi najpierw o wyniki finansowe, to bym chciał bilans, nie, rachunek zysków, strat, tak, 32 kwartał, 36,8 miliona przychodów, trochę słabiej rok do roku, ale wciąż myślę, że dobrze, Teraz Właśnie zobaczmy jak to było rok wcześniej, czy tam było jakieś takie dużo lepsze wyniki, na przykład w tym drugim kwartale, nie, tam było mniej więcej takie same wyniki jak w innych. Same koszty, 33, koszty trochę im spadły. Zysk ze sprzedaży 3,5 miliona, więc dużo niższy rok do roku. Pozostałe przychody 6 milionów. Te 6 milionów dotacji mieli. Ja przyznam, nie, nie wiem do końca z czego, te, z czego te dotacje. Inne koszty operacyjne 5 milionów. Sam zysk netto... 4 miliony, podobne, ale tam było no dosyć dużo dziwnych rzeczy. Dotacja 6 milionów złotych. Trzeba by zobaczyć, z czego ta dotacja, może dotac... dotacje, dotacje, dotacje. Nie ma, nie, nie znajdziemy z czego te dotacje i też inne, te inne koszty operacyjne. Ja bym chciał wiedzieć, jakie, jakie tutaj są. To są te dwie wartości, które na pewno poszukałbym w jakimś uh, omówieniu tego, tego raportu. Zobaczmy, komentarz. Spadek zapasów, spadek przychodów, ujemna wartość zmiany stanu zapasów odnotowana w bieżącym okresie sprawozdania, spadek kosztów działalności operacyjnej. no nie ma tutaj nic napisane odnośnie tej, tej dotacji to tutaj to jest dla mnie taki znak zapytania no trzeba by poszperać o co, o co dokładnie chodzi z tą, z tą dotacją, no wyniki finansowe nie są jakieś złe, ale jest ale ten zysk, sam zysk ze sprzedaży, no to można powiedzieć, że jakoś, jakoś bardzo dobry nie jest Papa Miro Slebsg nie wiem nie znam. O matko, 12 milionów kapitalizacji. Co tu się dzieje? Jakieś potężne wzrosty. No nie wiem, że to czasem spekuła jakaś yy, nie, nie weszła tutaj, więc, więc ja tutaj na pewno się nie wypowiem o tej, o tej spółce. 12 milionów no to i takie potężne wzrosty z 15 groszy na 65 to podejrzewam, że tutaj coś spekuła niezłe, nieźle yy, niezłe wałki porobiła. Grzechu, a może jakieś małe info odnośnie spółki Ondę. Dziś porządne wzrosty Ondę. Możemy zobaczyć, co tutaj się w Ondy dzieje. No, dzisiaj rzeczywiście 7% wzrostu, no, czyli dosyć, dosyć mocne te, te wzrosty. No, Tutaj mi się nie podobało to, że ta kapitalizacja była cały czas wysoka, te zyski... Cały czas tam jakieś zdarzenie jednorazowe było, i, i, i te zyski były po prostu, po prostu słabsze. Słabe wyniki no to było w, ze względu na wzrost cen surowców, w dużej mierze wzrost cen skali. To, jeżeli chodzi o spółkę, bardzo długo czekaliśmy na sprzedaż cyranki. Oni chyba. Nie wiem, czy oni te cyrankę już sprzedali, czy, czy nie. Chyba wydaje mi się, że tak, że sprzedadzą cyrankę za 75 milionów, więc to na pewno na pewno na, na plus tutaj jeżeli chodzi o samą spółkę ten raport półroczny będzie w, we wrześniu no i tam pytanie czy tam już będzie kasa ze sprzedaży ceranki chyba tak, tak bo ta sprzedaż ceranki była umowa na sprzedaż ceranki w czerwcu jeszcze też z, ostatnio informacje o robotach budowlanych za 37 milionów Tutaj wcześniej były umowy nabycia udziału w dwóch projektach elektrowni fotowoltaicznych. No słuchajcie, oni cały czas się rozwijają, wszystko jest ok, jeżeli chodzi o nowe projekty, no ale cały czas dla mnie problemem tutaj jest ta ich marżowość, która no jest na fatalnym poziomie i pytanie, czy to się w tym momencie ustabilizuje. Teraz będzie dodatkowa kasa z cyranki, ona ma być przeznaczona właśnie na kupno nowych projektów fotowoltaicznych i oni o tym wcześniej mówili. No ale ta, ta sama marżowość mnie dosyć mocno tutaj uwiera, jeżeli chodzi o Ondę. Sławek Konradzie, inwestuje w Mirbud, ma kontrakty z wojskiem, mon płaci. Co sądzisz o przyszłości tej spółki? Znaczy ja nie sądzę, żeby tutaj kontrakty wojskowe były jakąś dominującą częścią w Mirbudzie, bardziej to będą kontrakty drogowe, drogowe inwestycje. Znaczy no te Kontrakty drogowe, autostrady, drogi ekspresowe. Problem jest taki. Tutaj pisał o tym pan Kazimierczak, chyba on tak się nazywa, z z, z, z Cezary, Kazi... Nie Cezary Kazimierczak, Jak on się nazywał? Polski Związek Pracodawców Budownictwa. I tutaj, jeżeli chodzi o Damian Kazimierczak. O. No on tak mówił, że jeżeli chodzi właśnie o te jeżeli chodzi o budowlankę, no to problem jest taki, że konkurencja cenowa w segmencie drogowym z powodu dekoniunktury w innych obszarach jest w tym momencie. Biorąc pod uwagę, jakieś energetykę, kolej, nie ma tam żadnych nowych przetargów, więc wiele osób przerzuciło się po prostu na drogi autostrady. I teraz to, co oni podpisują, no może być na niskich marżach i to jest myślę, że dosyć istotny, dosyć istotny, istotny problem. Można powiedzieć, nawet bardzo istotny. Problem, więc to jest taki minus, jeżeli chodzi o spółkę Mirbut, ale Budimex pokazał dobre wyniki. podejrzewam, że Mirbut też powinien jakieś lepsze, lepsze wyniki tutaj pokazywać. Nie wiem, oni już pokazali za ten drugi kwartał, czy jeszcze, czy jeszcze nie. Nie było jeszcze żadnych, żadnych wyników, ale podejrzewam, że no, nie powinny być złe te, te wyniki. Jurek ogórek. Coś o PCC Rokita. Trzyma się powyżej stówki pod dobre wyniki. no Z tą Rokitą to było tak, że oni trzymali się do, do odcięcia dywidendy, z tego co pamiętam, i po tym odcięciu dywidendy tak zaczęli mocniej, zaczęli mocniej spadać. Zresztą spójrzmy tak, tak, tutaj było to odcięcie dywidendy, i po odcięciu był też, też spadek. Zauważmy, że był spadek nawet nie patrząc na. Na to odcięcie dywidendy, więc to jest na pewno to taki minus, że nie do końca. Jeżeli mamy spółkę, która spada po odcięciu dywidendy, no to inwestorzy nie do końca w nią wierzą i to mi się nie do końca tutaj podoba, jeżeli chodzi właśnie o PCC te. No tutaj ceny sody kaustycznej cały czas są wysokie, ale już nie tak wysokie jak w czwartym kwartale. W pierwszym kwartale też tam były wysokie, a ten segment robi najwyższą EBITDA, Zapotrzebowanie jest trochę mniejsze, jest trochę większa podaż, więc no to oznacza spadek marży. Ja się spodziewam sukcesywnie trochę niższych wyników tutaj kwartał do kwartału, no bo, no bo tutaj, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o rok do roku, no to podejrzewam, że jeszcze ta baza zresztą nie jest aż tak wysoka. Zauważmy ten drugi kwartał 22. To jeszcze nie było tej ultra wysokiej bazy, więc podejrzewam, że jeszcze mogą być jakieś wzrosty rok do roku. Ale od trzeciego kwartału, jeżeli sytuacja się nie zmieni, no to może być tutaj pewien, pewien problem. Bo te ceny jednak w tym momencie spadają. Czy torpol może jeszcze coś nas zaskoczyć? No, jeżeli będą podpisywali nowe kontrakty, to, to tak, ale, ale podejrzewam, że spółki typu Torpol mogą na przykład pójść w górę, na przykład, jeżeli wybory wygra opozycja, bo wtedy będzie większa szansa na KPO. I ja bym pod to, pod to ktoś może myśleć właśnie o, o spółkach typu, typu Torpol. No na ten moment jeżeli chodzi o kontrakty kolejowe, no jest licho, to znaczy nic tam się, nic tam się nie dzieje, jest bardzo mało tych kontraktów. Fizyka pisze, jutro Big Cheese się nie otworzy. No tak, tak i podejrzewam, że żadna, żadna spółka się jutro, y jutro nie otworzy. Y -y -y. Idziemy, jeszcze tutaj patrzymy. Y -y. Czy jeszcze jakieś komentarze? Y -y. Bogdan pisze o PEN, czyli to jest Foton Energy chyba, nie? Tak mi się wydaje. No, przyznam, że spółką się totalnie nie interesuje, więc ciężko by było mi było mi coś powiedzieć. Papa mówi, że z merka, co z Merkatorem mam po 500, jakie szanse wyjścia? Mi się wydaje, że rynek dla Merkatora już wróci, znaczy nie wróci. No, był to bardzo dobry czas, ten rok 20, ale teraz to już mamy totalnie, totalnie inną sytuację. Nie sądzę, żeby ona kiedykolwiek, kiedykolwiek wróciła. I jeszcze tutaj sobie zobaczymy parę komentarzy i kończymy tego live'a. Michał, czy inwestowanie w spółki dywidendowe długoterminowo na GPW ma sens, czy bezpieczniej w Stanach Zjednoczonych? Myślę, że najbezpieczniej jest po prostu dywersyfikować na, na GPW i na Stany Zjednoczone. Chociaż, jeżeli znasz się bardzo dobrze, właśnie na, na jakichś spółkach polskich, które powiedzmy sprzedają za granicą, no to może to też jest dobry. Czas, żeby, żeby kupować tak dywidendowo, no bo jeżeli jest jakiś rynek tani, a rynek polski jest tani, to właśnie dywidendowo można fajnie, fajnie w dłuższym terminie zarabiać. Ja mam dużo spółek dywidendowych z, z Polski. I jeszcze tutaj spójrzmy. Na stoisku Gamescom obok Cyberpunk będzie Ghost Runner 2, grany wersja demo, czy OML pobije CD projekta? No, słuchajcie, Ghost Runner 1 bardzo fajnie się przyjęła. No, może Ghost Runner 2 też? Ja tutaj liczę mocno na, na tę premierę i też liczę, że już One More Level nie będzie miało problemu z, z kasą z Ghost Runnera, tak, znaczy z Ghost Runnera 2, więc to jest moim zdaniem pozytywna, pozytywna sprawa. No to jeszcze tak na sam koniec ten Square Games kiedyś odbije jest dosyć nisko, zarobki stabilne. Wydaje mi się, że póki oni właśnie nie zwiększą tych miesięcznych przychodów, to ciężko będzie. Oni mówili już wcześniej, że tam zarabiali chyba 7 milionów czy 8 milionów dolców miesięcznie, i, i to miał być ten dołek, z którego mieli się wybić i się jakoś tego dołka nie wybili, więc no tutaj bardzo dużo złych rzeczy wyszło i ja jakoś nie mam przekonania do spółki. No to ja za dzisiaj dziękuję. Jutro wolne, także dzisiaj można, można popić harnasie. Znaczy, nie wiem, czy wy w pracy akurat macie wolne, zależy, zależy, gdzie pracujecie. Giełda jutro nie działa, więc nic się jutro nie otworzy, nic się, nic się nie zamknie. Ja jeszcze raz oczywiście przypominam o partnerze dzisiejszego odcinka XTB, a za dzisiaj bardzo wszystkim dziękuję. Dzięki bardzo, trzymajcie się, cześć. A na koniec to jeszcze macie to piękne zdjęcie ekipy i piękne zdjęcie i piękne zdjęcie, jak ona miała na imię? O, Mai, czyli macie najważniejsze wydarzenie medialne w ekipie, czyli Maje. Masakra. Chyba sobie zmienię to zdjęcie, znaczy to zdjęcie dam sobie na pulpit w telefonie.